Mamy taką zasadę think global do local, czyli powinniśmy właśnie podejmować te działania oddolne po to, aby chronić środowisko na poziomie państwowym, czy nawet na poziomie unijnym, czy wreszcie na poziomie globalnym. Jeżeli zapytał Pan o nasze tutaj, naszą formułę konferencji, czyli pogranicza prawa ochrony środowiska, no chcemy przywołać dyskusję właśnie na temat nie tylko samego prawa ochrony środowiska, który jest bardzo mocno wewnętrznie... Zróżnicowane. My nazywamy tą kwestię prawem sektorowym ochrony środowiska, czyli mamy różne sektory, tak? Prawo wodne, prawo przyrody, ochrony przyrody, bioróżnorodność, która jest pewnym jeszcze szerszym pojęciem niż przyroda, chemikalia, produkty. W ogóle to, że mówimy o prawie sektorowym, to się wywodzi z prawa unijnego, ponieważ w prawie unijnym nie ma jednej jakiejś dyrektywy o ochronie środowiska. Są właśnie poszczególne dyrektywy, które dotyczą tych właśnie sektorów. I o tym chcemy mówić, ale też chcemy mówić o różnych innych pograniczach, na przykład pogranicza pomiędzy prawem ochrony środowiska a prawem żywnościowym, prawem rolnym prawem planowania przestrzennego, prawem budowlanym. Przecież cała sfera ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym to jest konglomerat różnych ustaw. Środowisko, przestrzeń nie jest rozciągliwa, środowisko, przecież te zasoby też nie są niewyczerpywalne, prawda? Weźmy chociażby wodę. Woda jest zasobem bardzo cennym. Woda jest źródłem życia wszystkich ekosystemów roślin, zwierząt. Ludzi, także no i to z pewnością od nas zależy, jak ten ekosystem będzie funkcjonował, jakie będą przyszłe też pokolenia, czy my zachowamy ten, te, te, te wartości przyrodnicze dla przyszłych pokoleń. To jest nasze zadanie tu i teraz, ale to jest też no, niesłychanie trudne, ponieważ. ponieważ no Rzeczywiście to, co będzie po nas, pozostanie, to jest w gruncie rzeczy to, co my zrobimy teraz dla środowiska. Moje wystąpienie akurat skupiało się na em, kwestiach stosowania i wykonywania prawa i, i wskazywało te obszary, w którym zarówno stanowienie prawa, czyli to, co wychodzi z parlamentu, jak i to potem, jak sądy i organy administracji publicznej wykonują to prawo, gdzie są problemy, i gdzie są niedociągnięcia, i gdzie to prawo jest źle stanowione i stosowane. A to gdzie? Zatem od razu rodzi się pytanie. No, <gry> najszerzej powiedziawszy wszędzie. Faktycznie w te ostatnie lata sprzyjały no, czegoś, co, czemuś, co niektórzy nazywają dekompozycją prawa ochrony środowiska, bo zarówno to prawo stanowione uległo daleko idącemu. Roz, Rozpłynieniu, rozszczelnieniu, ale również sposób wykonywania tego prawa, zarówno przez sądy, jak i przez organy administracyjne, powie, pozostawia wiele do życzenia, i to też widać w skuteczności egzekwowania tego, tego, tego prawa. Kwestie zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu, które chyba wszystkim są w tej chwili unaczniane w zasadzie z miesiąca na miesiąc, są takim Palącym problemem i myślę, że też nie do końca społecznie uświadomionym. W sensie oczywiście wszyscy słyszą i wiedzą o tych, o tych zmianach klimatycznych, ale chyba nie do końca rozumiemy, jak szybko i jak szybko nas to dotyka i w jakim zakresie. No. Tak gorącego maja i tak suchego maja chyba nie mieliśmy przez lata, jeżeli, jeżeli w ogóle historycznie go pamiętamy. E, za chwilę będzie to powodowało problemy z jakością wód, za chwilę będzie to pro, problemy powodowało z możliwością chłodzenia, e, chłodzenia elektrowni e, węglowych, e, więc te, te problemy, przełożenia problemów środowiskowych powodowane zmianami klimatycznymi będą są tak silnie powiązane z kwestiami społecznymi i gospodarczymi, że będą na nas oddziaływały szybciej niż się tego spodziewamy.